Ja się kuźwa szlajam. Dzień dobry, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus. To jest kolejny odcinek Trader Life Simulator 2. No i powiem szczerze, macie państwo kuźwa siłę do tej serii, naprawdę. Że wam się chce to oglądać, to no to spoko, ale ja wiem, że głównie ze względu na moje teksty większość osób to ogląda. No i dobra, przynajmniej tyle. Jedziemy do sklepu. 30% kuźwa oleju w Dacia. Jadymy, bo tam kuźwa, powiem wam tak. Zami odwala bajzel nie z tej ziemi. Buduje jakiś mur. Niczym na granicy polsko-białoruskiej. Natomiast dobrze, no niech buduje. Sklep otwarty. A to ze względu na aplikację, która tutaj nam to umożliwia. Ty, co kuźwę? A ty synu, to co ty tutaj od Janie Pawlaszy? Pracować ci się chyba znudziło, co? Albo znowu żądasz hajsu. Dobra, jak wygląda situation? Situation wygląda następująco, iż wy żeście ogarnęli tutaj takiego protipa, żeby inwestować w owoce i warzywa. Twierdząc, że owszem, są droższe, ale na tym może być niezły zarobek. No i trochę tutaj rzeczy jest. Trochę rzeczy powystawiałem. Trochę jeszcze trzeba powystawiać. A, no ale tak na dobrą sprawę. No to jeszcze tutaj można ogarnąć trochę tematu. Kuźwa, co to jest? A to jest to. Dobra, gdzieś tutaj na górę dodam. Może zejdzie. A mogę to zjeść? O, mogę to zjeść. A nie posram się? Może nie. Dobra, nawet całkiem nieźle food zapełniło, ale wypadałoby się czegoś jeszcze, słuchajcie, napić. Więc coś tu z półeczki. O, może kolka. I jak mnie tutaj... No, o ty synu. No tak, ale kupy nie zrobiłem. Ja pierdziele, kuźwa. Ja to zawsze... Zapominam normalnie z rana ostatnio pójść do kibla i się wystrać. Jeżeli tak coś takiego będzie w realu również, to ja nie wiem, jak to się skończy, ale ja widzę, że tutaj kuźwa Eldorado, panowie, co? Eldorado. Plaża kuźwa? Pod drzwiami? Coś się... Synu. Ale najebawszy się nie pracujemy, bo cię kuźwa do betoniary wciągnie i co będzie? Dobra, zbieram pieniądze. No ja widzę, że tam cholera z tym zyskiem, to tak kurde, to tak nie za bardzo idzie. Towar się kończy na półkach, tu już wymietło praktycznie większość rzeczy. Tu jeszcze coś tam mam, jakiś papier toaletowy, to można by wyłożyć. Olga podpowiedziała, żeby korzystać z tych 5 slotów i w ten sposób to robić. No jest to jakiś pomysł, aczkolwiek ja tam napisałem, że mnie tam za bardzo na tym już tutaj nie zależy w samym sklepie będąc. Bardziej to wykorzystuję przy, powiedzmy, załadunku samochodu albo rozładunku samochodu, bo ten załadunek auta to też tak, jak wjeżdżam bezpośrednio do sklepu i to dosłownie, no to wtedy tam można załadować to. Te berry cookies to są chyba te, nie? Tak. Najwyraźniej. A tam widzę, że też schodzą. No to dobrze. Coś tam kupują. Ła ty synu, staraj taśmy to mamy tyle, że... Styknie na trochę. No i dobra. I teraz rzecz jest tego typu. Trzeba byłoby to wyprzedać wszystko. Ziemniaki się kończą, ale nie mam ziemniaków tutaj. Melony jeszcze są. To jest co? Tropical melon. No, to takie oto tutaj rzeczy się ogarniają. Ten już, kuźwa, nie zauważyłem, a ten ukradkiem pocisnął, kuźwa, pewnie pensję. No i teraz tak, shop upgrades. Tutaj, no nie wiem, czy coś mi to daje, że ja to ogarniam, natomiast rzecz jest tego typu, proszę państwa, że z tym zarobkiem to naprawdę jest kiepsko. Tak się zastanawiam, czy tutaj shop upgrades, zobaczmy. To wszystko jakieś takie... Expand Shop.
No nigdzie nie widzę dla przykładu opcji zatrudnienia kolejnego pracownika, nie? No i to jest trochę ciężka sprawa. Natomiast chyba w tym momencie uzbieramy sobie 500 dolków na te opcje i zobaczymy, co nam to da. Deals applications gives you access to daily deals that you can make good profit from. No ciekawe, jak good profit to mi da z tych deali. Chłopaki. Bo ja tu widzę, że coś, ja nie wiem, ty chyba nie zjadłeś kabaczka ode mnie ze sklepu, co? Ty, synu, bo ty tak mruczysz, jakby cię brzuszek kuźwa cisnął. Ty, a może tobie się też chce srać, co? Tak jak i mnie. No to już, kuźwa, niech będzie moja strata, to ja cię zapraszam do siebie. Tam posiedzisz trochę nad wodą, kontemplujesz, kuźwa. Spuścisz trochę kilo i będzie dobrze. No nic, jadymy jeszcze raz do warzywnego. Tutaj trzeba uważać, bo tu prawie urwałem, kuźwa, te zawieszenie w daci. Jedziemy do warzywniaka, ale zanim to nastąpi, to oczywiście ja się muszę wysrać. Niestety, coś czuję, że dzisiaj temat przewodni to gówno. No, stój. Dobra, tu drzwi nie opłaca się zamykać, słuchajcie, bo generalnie rzecz ujmując, to mimo obecności Abdullaha, to nikt nie kradnie. A co, zresztą, co by mieli ukraść? Kibel? Bo to łóżko to tutaj taki badziew, że szok. Natomiast... Mówiliście o owocach, warzywach, skoczymy zobaczyć jeszcze ziemniaki, bo tego brakuje. I zaraz się przekonamy, co my tu jesteśmy w stanie zrobić. O, ty panie. O, gdzie? No, przerysowałem trochę. Taka prawda. Ale już katuję te dacie tak, jak mogę. Wy też zwracaliście, słuchajcie, w komentarzach uwagę na dysproporcje cen, nie? Że tam coś kosztowało mnóstwo hajsu, a samochód 5000, nie? Taki lepszy. Dobra, stoimy, zobaczmy. Ziemnioki. Gdzie są? O, są. Są i one. Ulele, ale to high price. A te pomidorki? Good price. No to możemy za good price wziąć. Te jebutne, kuźwa, te cebule. Ale tam widziałem, że jeszcze są. Cholera, nie wiem, czy opłaca się brać te ziemniaki, czy też się nie opłaca. Ale wy mówiliście owoce, tak? Owoce. No to banany tam były. O, to tu dobra cena jest. Elegancko. No to weźmy. Tutaj mamy na gruszki, ale to jeszcze gruszki tam leżą. Jabłka. Nie, to brzoskwinie są. To weźmy, w razie czego. Melony i tropical melony. Tu są jabłuszka, ale wysoka cena jest. Za to na pomarańcze jest dobra cena, to weźmy. Aha, weźmy, ale you don't have enough money. Money. Arbuzy. Ale chyba też mam arbuzy, kurczę. Pytanie brzmi, czy te 100 dolarów, to oczywiście to jest za skrzynkę, tak? Gdzie znajduje się 5. Ale gdzie ja mogę, kuźwa, sprawdzić? Czekajcie, mogę gdzieś tutaj sprawdzić. Sales. Po ile schodzą... poszczególne. O, melon sold for $52. Dobra, czyli melon 52 dolce. Dobra, to coś wiemy, słuchajcie, coś wiemy, a teraz zobaczmy melon tutaj. Aha, to melon przy normalnej cenie 180 kosztuje, tak? Jest ich 5, to 250 mniej więcej za całość, za 5 melonów, nie? No tak, to rzeczywiście, no jakiś tam zarobek jest na tym. Ale ile to się trzeba narobić, kuźwa? No dowalilibyście jeszcze trochę, cholera, to bym wziął i kupił te pomarańcze i już bym wracał, a nie tak. Ile ja będę na tej wsi dymał tutaj, na tym rancho? Halo, mietku.
Jak tam moje zdrowie, tak by the way? Cały czas utrzymuje się na tym samym niezmiennym średnim poziomie, czyli tak jak większość społeczeństwa. O, rewelacja, dobra. Już, udało się. Już nawet nie pakuję tego na dach. I wracamy. I hej, że hej, kuźwa. Dawaj, synku. Dasz radę. 68% paliwa. No, za chwilę to ja mnóstwo kasy wydam na paliwo i wymianę oleju. To jest jakby tego. A ktoś tam też napisał w komentarzu, że a co ma powiedzieć mechanik, kiedy w tej miejscowości jest tylko jeden samochód, który jeździ i to jest właśnie Dacia Shroad. Ale przyjacielu, widziałeś cenę za wymianę oleju? On kuźwa na mnie to zarabia jak na wszystkich tutaj. Jakby tutaj nie wiadomo ile fur było, także on sobie tylko na tym jednym samochodzie odbija. Także takie tu oto rzeczy są, chocki klocki. Nie mam bladego pojęcia, dlaczego chłopaki siedzą, nic nie robią. Nie wiem, o co tutaj się rozchodzi. Martwi mnie to. Najbardziej to mnie martwi, że się tutaj ten jeden pracownik mógł rozchorować, tylko ja nie wiem, co on zeżar. Jest tak niekomunikatywny, że po prostu nie da się z nim w żaden sposób dogadać. Martwi mnie to, ponieważ nie chciałbym mieć jakiś tam... O, jabłuszko. A to jeszcze mamy jabłuszka, to dobrze. Nie chciałbym mieć jakiś tam, słuchajcie, problemów z tego tytułu, bo przyjedzie inspekcja. No i o, a tutaj pan co? Pan wypadek ma w pracy i pan tego nie zgłasza? Panie Mieciu? Dobra. Co tam jeszcze wystawić? Pomidorki można, bo tego nie ma. O, te pomidory to takie dziwne, to jak granaty wyglądają. Bez kitu. Ja w ogóle, to tak patrzę, kuźwa, na te cebule i tak mi się z Czarnobylem to wszystko kojarzy, wiecie? Bez jaj, naprawdę, z Czarnobylem jak nic. Pomarańczki też możemy wystawić, bo tego też nie ma. O, te pomarańcze to się tak świecą, że one naprawdę jest z Czarnobyla. O, i wcisnął. Dobra, pory jeszcze są. Elegancko, banany jeszcze wystawione. Melony. Nikt tych melonów nie kupuje, kuźwa. Nie wiem dlaczego. Dobrze. Propozycja jest taka. Bo i tak tutaj nic nie wskuramy. O, a nie, myślałem, że to sami się wziął do roboty, ale to nie on. Może byśmy, słuchajcie, poszli, bo tutaj jest Gaming Store. To nowy sklep, który się otworzył niedawno. Ja proponuję, żebyśmy pojechali. Bo w końcu to jest kanał gamingowy, więc jak wy otworzyli Gaming Store, to wiecie, może jakieś, nie wiem, kryptowaluty albo co, tam będą grane w Gaming Store. Znaczy w Gaming Store to bardziej sprzęt komputerowy, ale może pod kryptowaluty? Jakieś tam znowu Ethereum będziemy kopać albo inne rzeczy. Tak czy siak, to warto odwiedzić po prostu dla samego faktu, żeby odwiedzić. No bo co tu innego robić? Siedzieć w tym sklepie, to przecież człowiek zeświruje. To ja generalnie już miałem taką chwilę zwątpienia, że po prostu miałem ochotę zjeść tego mojego pracownika, ale się ciul nie dał. Powiedział, że się nie umył. No i to mnie skutecznie odstraszyło. No ale, do, wiecie, wszystko do czasu. No, to taki gaming store, tak? Dobra, oczywiście najazdy, podjazdy to są takie, że lepiej uważać. Wow. What the shit? No, patrzcie, kuźwa, ale tutaj normalnie obudowy jak ta lala. Elegancko, co my tutaj w ogóle mamy? O! To taka wieża Watsona chyba, mikrowieża. Ja pamiętam, miałem podobną, właśnie marki Watson, mikrowieża. Też z kompaktem ładowanym od góry.
Tylko szczerze powiedziawszy, to jakoś było pod koniec lat 90. Ja kuźwa nie wiem, w jakim my tu okresie żyjemy. Ale okej. Okay. Aha, laptop za $1,359. Marki Huion. Good price. Czekajcie, ale my to... Wila, my to możemy sprzedawać chyba. Czyli tak. Normal price, czyli normalna cena 1500. My go moglibyśmy kupić za 1359 i sprzedawać, nie? Kurde, szweleś. Ale stacjonarek nie sprzedajemy, tak? Normalnych takich blaszaków. O, tutaj też o, wieża marki Watson. No, ewidentnie, kuźwa, to jest to. No, no, wypisz, wymaluj. Ja nie wiem, skąd twórcy to wzięli, ale no bez jaj przypomina mi to moją starą mikrowieżę. Hi-fi, kuźwa. No. Albo HIV. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Robot toy. Cholera. Słuchajcie, a może by to, kurde, zainwestować tutaj coś, nie? 200, tutaj jakaś Dino Toy, taka zabaweczka. Ciekawy jestem, za ile by to zeszło. Czy to po normalnej cenie za 350 by poszło? Tu jakieś... O, tu jakaś podróba PlayStation Pocket albo czegoś innego. Wszystko marki Hoax. Gitara elektryczna. No Fender to nie jest. Albo jakiś inny Stratocaster, kuźwa. No dobrze. Co my tam dalej mamy? Aha, dobra. Videokart, kuźwa. A nie można było napisać, że normalnie karta graficzna? Fan console. Znaczy fan console, czy to jakieś chłodzenie pewnie. Dobra, tu mamy desktop, ale to jest co? Że mam rozumieć, że to jest all in one? Czy jak mam to rozumieć? Bo to też jest takie... CD za $23. W good price jest. Kurde, ja za bardzo nie mam w co tu zainwestować w tym momencie. No co ja mam kupić? Kuźwa, tego awesome dancing robot? Czy w coś takiego? A tu mamy drona. No widać, że to jakości DJI Mavica jakiegoś. To chyba jest R10. Mavic R10, ja mówię. To kurna, to będzie, słuchajcie, ja chyba na tym będę zbijał kokosy. Tak coś czuję. Tylko żebym najpierw zarobił tyle, abym mógł coś kupić. Znaczy mogę tego Dino Toya kupić, nie? A na całą resztę mnie kuźwa nie stać. O, gaming PC. Mhm. No tak, to 3917. A ten jeszcze droższy. Tylko że tutaj, aha, bo to jest gaming PC 1, to jest gaming PC 2. I teraz rzeczy z tego typu. Jeżeli ja bym chciał swojego RTX-a tutaj wsadzić, to kuźwa chyba pionem. Bo szerokość tej obudowy by na to nie pozwoliła. Dobra, tu mamy gamingowego laptopa. 3119. Tu też. 3418. Tu mamy Zone Console. Do czego to jest podobne, kuźwa, bo ciężko stwierdzić. Ale powiem wam szczerze, że ja chyba wejdę w taki właśnie sprzęt. Nie wiem jeszcze kiedy, bo mnie na to nie stać za bardzo, ale chyba wejdę. O, głośniki. Jeżeli bym coś takiego... A to? A to jest jeden głośnik. A to jest zestaw. To może by takie coś? Tym bardziej, że jest na good price'ie. Dobra, bieremy, słuchaj. You need to have at least 60%. Co ty powiedziałeś? Shop ratings to buy these products. O ty głupi siusiaku, ty. A
zabawka to to samo? Ja pierdziele. Dobra, shop rating. To ile ja mam tego ratingu? Naprawdę? To się zdziwiłem teraz. To nikt mnie nie docenia, kutwa. Dobra, shop rating increases when you successfully sell a product to a customer. A co ja, kuźwa, robię? Dymam od kilku dni w tej jakże ambitnej grze, próbując sprzedawać produkty do moich tych customersów. Zobaczcie, selling a product to a customer gives you plus one shop rating, tak? Czyli plus 1% do ratingu mi daje sprzedaż tych produktów. Że blade. Tyle tego nasprzedawałem i gdzie te procenty są? Aha, dobra, już widzę. Shop rating decreases when a customer does not find his order and leaves the shop angry. Aha. Wow. No dobrze, czyli ja rozumiem. Ale słuchajcie, powiem wam tak. Zdobycie tych 60% tutaj to będzie po prostu masakra. No to ja bym musiał mieć wszystko, żeby wszystkich zadowolić, no to zobaczcie. To ja wszystko muszę kupić. Tak na dobrą sprawę. Żeby wszyscy byli przeszczęśliwi, zadowoleni i pałali do mnie miłością, sympatią i innymi różnymi dziwnymi uczuciami ze swojego wnętrza. Pytanie, gdzie, którędy jest ujście tych uczuć? No ale nie, no nie mam kasy w tym momencie. $323, jeszcze jestem zapożyczony na 1000. Tutaj za chwilę samochód będzie, kuźwa, do tankowania i do wymiany oleju. Nie ma szansy na to, żeby to zdobyć. No ale dobra, były odwiedziny, słuchajcie, sklepu z elektroniką. Wiemy, że takie coś jest. Twórcy oczywiście zaszaleli, no bo to przecież jak się gniota zrobiło, to w tym momencie na siłę trzeba wydłużać to, żeby potem powiedzieć, kurna, że dany gracz spędził tutaj 1000 godzin. I że jesteśmy bardzo dumni ze swojego jakże ambitnego produktu, kuźwa, wysokich lotów za masakryczną cenę 92 zł, kuźwa, prawie. Lub w promocji po 10% obniżce 80 coś z hakiem. Oj, ja pierdzielę. No nic, no trzeba dymać, no. Dobrze. Proszę Państwa, ja się zajmę dymankiem, natomiast Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego jakże ambitnego kolejnego odcinka z tej jakże ambitnej gry. To na pocieszenie zostawcie lajki, suby, no i oczywiście sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.